Dzień dobry widzowie. Kolejny dzień, tym razem już z Mielna, ale zaczął się dosyć nieciekawie, bo kolejna pobudka. A pobudka była z tamtego powodu. Czyli nie za ciekawie nas to może przywitało, no ale co zrobić? No i powiem wam, że chyba zostaliśmy oszukani. Bo według ustawy lasem w rozumieniu ustawy jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 hektara, czyli 100 arów, pokryty roślinnością leśną, uprawami leśnymi, drzewami, krzewami, wiadomo, nie? Tylko że ten kawałek, w którym my staliśmy, ma 70 arów. No i już to wzbudziło nasze podejrzenia, że na oryginalnej mapie MBDL, czyli Bank Danych o Lasach, ten fragment tutaj, w którym my staliśmy, w ogóle nie jest oznaczony na zielono. Tylko normalnie na szaro, dopiero tutaj się zaczyna las, a my staliśmy w środku tego. I prawdopodobnie zostaliśmy oszukani przez Straż Miejską. Byłem u nich i to po prostu powiedzieć, że czy to spełnia definicję lasu. No i dwie panie stwierdziły, że spełnia definicję lasu, bo jest las i są drzewa i są krzaki, jest roślinność i że one mogą wypisać mandat, a poza tym to o co panu chodzi? Przecież co pan będzie teraz z miarką tu latał po tym lesie? Dosłownie tak mi powiedziały, czy pan będzie z miarką latał po tym lesie, no a wystarczy sobie wejść na geoportal i sprawdzić. Natomiast mówiły, że gdzieś tu na wieży jest jakaś tablica, która nawet o tym mówi. No i ja jestem chyba głupi albo ślepy, bo się przeszedłem wszędzie i tablicy nie widzę. Także pytanie mam takie do was, jeżeli ktoś jest, siedzi w tym temacie, jest gdzieś leśnikiem, jest jakimś prawnikiem, to napiszcie w komentarzu, czy coś takiego było w ogóle legalne, bo no zdenerwowałem się z samego rana. Pół dnia nam już minęło na montażu filmów i ogarnianiu się. Przed chwilą się tu wykąpałem, także to by było na tyle i trzeba coś zacząć robić. Bałagan w aucie taki, że aż wstyd pokazywać. Autko mniej więcej ogarnięte i pora się gdzieś ruszyć na zakupy między innymi. Tylko jednym autem jedziemy. Wszystkie drogie przedmioty z tego już są przerzucone do te czwórki. A to już sobie może stać. Teraz jak ktoś wybije szybę, to tak naprawdę co najwyżej to sobie pościel weźmie. Bo nic w tym aucie już nie zostawia. Jakaś taka obsesja po tamtej kradzieży. Zobaczcie co tu się dzieje. Lepsze jest to, że za darmo powiedział, że kupi. Ale tłumy są niesamowite w tym miejscu. Oby większe tłumy były tylko na plaży. Ja się też nie bawię. No, jest solidne jedzenie. Po jedzeniu trzeba odwiedzić plażę. No dzisiaj już jest sporo ludzi. Dzisiaj też będzie warto poszukać. Tak, popatrzeć mniej więcej jak ludzie się ustawiają i dużo ludzi się ustawia dosłownie przy samych tych falefronach i tam trzeba będzie poszukać solidniej. Trochę nas ponosi dzisiaj, ale to tylko przez to, że to tak pierwsze dni nad morzem, w sensie dzień. Także no, potem suche bułki, bo wyzwanie trzeba będzie jakieś zrobić. Ile można jeść takie rzeczy? Szybka wizyta w Castoramie. A to czego nie widzieliście, to ta rurka. Kupiłem ją sobie w hurtowni, bo to sito jest bardzo fajne, jeżeli ktoś jedzie na wakacje do pokopania na plaży, ale tak na co dzień to bym wolał mieć dłuższy drążek, żeby tych kolan nie rozwalić do końca. Problemem będzie ten nit, który trzeba będzie rozszlifować, wyciągnąć to, założyć to, no i zobaczymy, jak wejdzie ciasno, zostawię tak, ale jak nie wejdzie ciasno, to trzeba będzie jakoś to ogarnąć, tylko jeszcze nie mam pomysłu jak. Po raz kolejny Castorama mi ratuje tyłek. Mają pilnik. Nita się rozszlifuje i spróbuję to jakoś wybić. Nit już zrobiony na równo. Teraz młotek. I do roboty. Gotowe. Trochę się wspomogłem śrubokrętem. A takie było fajne sito. Po robocie. Teraz oby to wyszło na ciasno, bo jak nie to trzeba będzie gdzieś to wiercić w sklepie. A to już może być trochę przypał. Trzonek zmieniony. No niestety jest jeszcze luźnawy. Miejsce zostawione tak jak je zastałem. Żeby po sobie nie brudzić.
Idę to odnieść teraz do auta i kombinować, co dalej z tym zrobić. Jak wygląda teraz plan? Kupię sobie wiertło odpowiedniej średnicy, ale zanim pójdę do kasy, to po prostu je sobie rozpakuję i szybko przewiercę tymi wkrętarkami, które tutaj są na wystawie do testów. Chyba nikt się nie obrazi, jak jedną malutką dziurę wywiercę w aluminium. Oczywiście wiertło już kupię użyte, ale wkrętarka użyta nie będzie. Pierwszy etap jest. Znalazłem jedną, która jest naładowana, bo reszta nie bardzo. O, ta też, dobra. Plan numer dwa. Znaleźć nity, nitownicę i wiertło. Albo wiertło i śrubę na przestrzał. Też może być. W sumie nie trzeba będzie nitownicy kupować. Wiem, że nie będę robił tutaj możliwego problemu ludziom, którzy tu się tym opiekują. I po prostu jak człowiek poszedłem i zapytałem. Także wiertło mam sobie po prostu kupić, iść tam do stolika i poprosić kogoś z obsługi, żeby zawołali tutaj tych działowych, to oni mi przyniosą wkrętarkę taką swoją, używaną, kastoramową. Także idzie załatwić wszystko, tylko trzeba się ładnie zapytać. Samego procesu wam nie nagrywałem, bo pan tu czekał przy stoliku, żeby wziąć z powrotem wkrętarkę, ale jest sukces. Teraz trafić nie mogę, ale otwór jest na wylot zrobiony. Także operacja się udała. Odniosę wszystko do auta i jeszcze raz tylko szybko przejdę zobaczyć, czy tu nie ma na tą końcówkę tego uchwytu, jak do łopaty, na 35 mm. Większość jest niestety na 32. Ciekawa sytuacja, bo widz nas wpuścił na takie miejsce, praktycznie w samym centrum Mielna. I stoimy sobie autem na takim parku tych zabaw, tego wszystkiego. Nie mam pojęcia, wyleciało mi, jak to się nazywa. Wesołe miasteczko, o, tak to chyba się mówi. Także zobaczymy, co tu jest ciekawego. Sito przyszykowane. Detektor bierzemy z auta i lecimy na plażę. Prawdopodobnie nockę zaliczymy, gdzieś tak do drugiej, może trzeciej. Standardowo nie biorę GoPro, bo GoPro i tak nic nie nagra, także po co ze sobą nosić zbędny balast. Natomiast nagram to wszystko telefonem. No jakoś będzie dźwięku trochę słabsze, ale za to będzie obraz. A chyba to jest ważniejsze. Pierwszy sygnał 61 i powinna być złotóweczka, a jest kapsel. Nie ogarniam tego wykrywacza. O wiele lepiej mi się kopało Deusem jedynką na plaży niż Deusem dwójką. O Minelabie już nie wspominając. Sygnał 81. Może tym razem. Dwa złote z plaży. Pierwsza moneta po... Znaczy pierwsza moneta, która ma więcej niż 10 groszy. Po godzinie? Jak nie lepiej. Stara taktyka poszukiwania w najbardziej trudnych miejscach się sprawdziła. Psicie 5 zł. Żałuję teraz, że nie mam Minelaba z cewką szóstką, bo Minelabem z cewką szóstką, jakbym zszedł z czułości, to mógłbym tutaj w samych tych zagłębieniach szukać. Niestety, Deusa jeszcze nie ogarniam na tyle, żeby coś takiego zrobić. Postaram się tu pobawić trochę ustawieniami, bo jak widać oddaję to. Przez to, że założyłem czołówkę, zobaczyłem, że coś mi się tu zaświeciło. Sygnał 79. O kurde, to sobie dmuchłem, żeby w piasku nie było. Znalazłem coś takiego. Taka główka. Co to jest? Nie mam pojęcia, głowa lwa. Fajne, srebrne chyba. Raczej tak. Mija już trzecia godzina chodzenia. Zgodnie z ID dokładnie. Jest 2 ziko. Trzeba się tu pokręcić. Wreszcie doszliśmy na plażę tą główną, czyli będzie można tutaj się spodziewać sygnału, bo ponad 2 godziny to tak naprawdę plażą szliśmy dopiero do głównego Mielna. Dzień dobry. Właśnie minęła godzina 4 rano, czyli 7 godzina poszukiwań i powoli zaczyna się robić wschód słońca. A to, co chciałem wam pokazać, to niestety nie żadne znalezisko, bo pustynia to jest niesamowita, ale te pale, które zazwyczaj są wbite jako falochrony w wodzie, tu można je zobaczyć. I nie miałem pojęcia, że one są aż tak długie, bo to wszystko ma około 6-7 metrów. Także ciekawy jestem, czym to wbijają, bo raczej ciężki sprzęt na taką głębokość no będzie miał ciężko wjechać. Jest to dosyć zastanawiające, w jaki sposób oni są w stanie tam przy samym końcu, gdzie głębokość już jest dosyć sporawa, to wbijać. Trzeba będzie obczaić tu na YouTubie.
godzina 4:40 i udało się nagrać piękny wschód słońca. Chociaż ta kamera nie jest zbyt rewelacyjna, to i tak jest fajnie. Jeszcze około 700 metrów plaży zostało nam, żeby zejść do samochodu. No i jak się dzisiaj położy spać, to obudzę się chyba dopiero o 14:00. Koniec poszukiwań. Auto spakowane, odpalone, gotowi do drogi. I powiem wam, że nie wiem, czy to ma dalej sens poszukiwania, bo przez całą noc znaleźliśmy po 70 zł, co jest dosyć średnim wynikiem. Godzina 5:17. Zaczęliśmy o 21:00. Trzeba iść spać. Jedna rzecz, która mnie denerwuje w tym aucie przy tak wąskim łóżku, to poziom, bo można sobie zawsze zlatywać albo na stronę drzwi, albo w stronę auta. Jestem na to bardzo przewrażliwiony, dlatego staram się zazwyczaj stanąć w miarę równo, a jak nie, to trzeba szukać patentu. I tu patentem okazał się konar, na który wystarczyło najechać. No i teraz będzie można komfortowo, idealnie, równiutko sobie spać. Także nie trzeba ze sobą wozić żadnych klinów, wystarczy się rozejrzeć. Godzina 15:00, po nocnych poszukiwaniach. Nie pospałem za długo, bo wstałem gdzieś około 10:00. Także 4 godziny snu, ale dużo już się nie dało w tym aucie po prostu siedzieć. Problem jest taki, że znowu to auto nie zapaliło. Mimo innego akumulatora znowu nie było prądu. I nie jest tu problemem to, że coś kradnie mi prąd, bo sprawdzałem to, jak byłem w domu. Także pobór jest normalny prądu z akumulatora. Nic nie robi tutaj jakiegoś zwarcia, nic nie kradnie prądu po prostu jako coś, jakiś element pasywny. Natomiast jest już do odbioru mój akumulator AGM, który sobie zamówiłem w Koszalinie. I dzisiaj do paczkomatu przyjdzie też przetwornica, także będzie cały zestaw. A być może gdzieś tak w połowie wakacji, jak sobie zawitam do domu, to wleci jeszcze panel solarny i wtedy to już w ogóle będzie luksus. Pakujemy się i jedziemy. Paczucha przywieziona. Trzeba odpakowywać i montować. Kawał potwora, nie akumulatora. Trzeba to wtargać teraz do samochodu, poprzykręcać. No i może wreszcie przestanie mi brakować prądu. Akumulator wstępnie wsadzony, teraz trzeba wszystko poprzykręcać. W domu sobie mniej więcej wszystko przygotowałem. No niestety, robiłem to w pół dnia i nie było czasu zamówić rzeczy, więc po prostu idzie tutaj przewód od alternatora. Jest bezpiecznik 100-amperowy, który będzie jednocześnie manualnym przekaźnikiem, czyli będę go sobie włączał i wyłączał. No i idzie od razu do akumulatora. Bardzo proste. Czy zadziała? Nie wiem. Może spali alternator. Wszystko podłączone, pospinane. Trzeba odpalać auto i zobaczyć, jaki będzie test. Test ładowania. Czy tutaj pojawi się ładnie napięcie i czy nie wywali od razu tego bezpiecznika. Bałagan, bo wszystko musiałem stąd powytargiwać. I tak wygląda ten bezpiecznik. Tak możecie to zobaczyć. Teraz jest załączony. Jeżeli przekroczy 100 amper, to automatycznie odskoczy. A mogę też go po prostu ręcznie odrzucić i wtedy też rozłączam ten akumulator. I teraz jak będzie wyglądała procedura odpalania samochodu? Będzie musiał być rozłączony, żeby samochód odpalał się tylko i wyłącznie z akumulatora rozruchowego, żeby tego AGM-a nie uszkodzić. Luz jest, odpalmy auto. I do tej pory wszystko musiało być dobrze. Kwestia teraz, co się wydarzy, jak wcisnę bezpiecznik. Nic się nie stało, to chyba dobrze. Szybki test, czy jest ładowanie. I jest 14 V, czyli rewelacja. Druga paczka dotarła, przetwornica. Otwieram i zobaczę, co w środku. W środku taki gadżet, przetwornica z Greensella. 300 W ciągłej. Chciałem malutką, bo do docelowego kampera i tak by musiała być duża, a ta będzie w razie czego do tira. Kiedyś się przyda. A ciekawe, co jest w środku. Mam nadzieję, że są przewody już zarobione, bo jak nie będzie, to trochę lipa. Instrukcja. Jakieś pianeczki.
Jedna pianka, druga, trzecia i nie widzę przewodów. Są tu ukryte. Są przewody, ale na oczko 6 mm. No i tu będzie problem. Grill się tutaj robi, a ja już powoli kończę. I po wielu próbach i różnych ułożeniach wyszło na to, że będzie przytrytytkowany do tych nóg. No nie jest to jakieś super rozwiązanie, ale nic innego nie wymyślę. Przetwornica przytrytytkowana do góry, także nie ma za bardzo jak lecieć. Jak już to dotknie minusowej klemy, bo plusowej jest kabel tak sztywny, że nie ma szans, żeby go przepchnęła na tyle, żeby tu dotknąć. No i tyle. Na razie tak musi być. W razie czego gaśnica jest pod ręką. Okej, i przyszedł czas, żeby teraz przejść do podsumowania tego konkursu, tym razem już nagranego w trochę lepszej jakości. I tak jak widać, 20 tysięcy wyświetleń, 1220 komentarzy, czyli około 1200 osób wzięło udział. Skopiujmy sobie link, wkleimy do standardowej strony, która nam wyłoni zwycięzcę. Wczytajmy sobie te wszystkie komentarze. Ok, czyli komentarzy wczytanych bez dubli i tak dalej jest 1168. No i wyłońmy zwycięzcę. Kto tym razem będzie? Blizzard S. Złoto to jest to, co robicie. Czyścicie kąpieliska i lasy, a przy tym rozwijacie pasję. Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów. Pozdrawiam również. Gratuluję wygranego konkursu. Skontaktuj się ze mną w jakikolwiek sposób chcesz. Może być to mailowo, może być telefonicznie. Jak ci będzie wygodnie, tak zrób. Natomiast to już jest koniec tego dzisiejszego niedzielnego odcinka. Mam nadzieję, że za tydzień już to losowanie będzie na live, bo prąd już mam. Także stolik, krzesełka i nic innego już mi nie stoi na przeszkodzie, żeby robić live'y. I to tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się w tygodniu. Wtorek albo środa prawdopodobnie.